Dzień dobry, Mikołaj Małecki, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie bardziej polityczne. Sejm wraca do pracy nad projektem ustawy o sędziach pokoju, który jest sztandarowym projektem stronnictwa Pawła Kukiza. W poniedziałek zbliża się komisja. No i chciałem zapytać o stanowisko w tej sprawie. Jeśli moglibyśmy prosić pytania, dobrze? Chodzi o ustawę o sądzie, więc ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Panie redaktorze, wyliczeń ministerstwa wynika, że ta ustawa będzie kosztować Polaków ponad 2 miliardy złotych rocznie. W skali 10 lat będzie to już niebagatelna kwota przekraczająca 10 miliardów złotych. Pokazaliśmy szereg słabości tej ustawy, która jest proponowana przez pana prezydenta. Nawiasem mówiąc, bo to jest ustawa pana prezydenta. Myślę, że w dobie kryzysu nie stać nas na to, aby eksperymentować, wydawać co roku tak ogromne pieniądze na sądownictwo, które nie będzie gwarantować wyższej jakości obsługi Polaków niż to, co mamy do tej pory. Jest szereg wątpliwości, czy te sądy będą w stanie podołać zadaniom, a koszty są faktem bezspornym i one naprawdę tyle będą kosztować. Jest też faktem znanym Państwu opinia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jakże wymowną metaforą posłużył się, odwołując się do nazwy sądy pokoju. Te sądy nie mają wiele wspólnego z sądami pokoju. To jest nazwa używana w sposób nieuprawniony. Jeśli popatrzy pan na funkcjonowanie sądów pokoju, to ich istotą jest to, że wybierani są najbardziej doświadczeni, znani i szanowani ludzie, którzy funkcjonują w danym regionie, przez lokalną społeczność do rozstrzygania ich spraw. Z racji właśnie ich dorobku życiowego, ich powszechnej opinii, jaką się cieszą jako uczciwi ojcowie rodziny, szanowani przedstawiciele lokalnej społeczności. Natomiast istotą tej propozycji pana prezydenta, która została nazwana ustawą o sądach pokoju, jest to, że zupełnie młodych ludzi, często w walizkach, będzie przywozić się na wybory. I te wybory będą też pewną fikcją, bo jak można wybrać w sposób rzetelny człowieka, którego się nie zna, człowieka, który nie ma jeszcze własnego dorobku, który dopiero co skończył studia i który nie dostał się na bardziej ambitne aplikacje. Po co do zasady do tego się to będzie sprowadzać. Więc jest szereg zarzutów poważnych, mankamentów merytorycznych wobec tej propozycji, która niesłusznie nazywa się sądami pokoju, bo sądami pokoju, takie jak one funkcjonują w krajach wspólnoty brytyjskiej, tam gdzie powstały i zaczęły funkcjonować, niewiele ta instytucja ma wspólnego, poza nazwą. Dobrze, dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.